Witam, tu Aristeo, na szlaku wielkiej przygody. Tym razem pokażę wam tak zwanego King Runa. Pojęcie to wzięło się od znanych z Diablo 2 mewrunów i sam je wymyśliłem. Oczywiście tą nazwę King Rune. Krótko mówiąc, idziemy po fajnego expa oraz przedmioty. To jest nasz aktualnie główny sponsor. Dał mi już całkiem fajną zbroję, którą pokażę dzisiaj. Uważaj! Aj! Jego trucizna potrafi. Potrafi nam dodać troszkę obrażeń. No, czasami przychodzi do niego pupilek. Ale w sumie to jest tylko kwestia czasu. A przez czasem będę miał jeszcze lepsze broni. Będę mógł trochę szybciej dokończyć. Buty! Ciekawe, czy słoma też jest na wyposażeniu. Nie no, żartuję. Fajne są, no. Tym razem raczej z tego kasa będzie. A tu... Tak, tak. A tu... A też nic ciekawego. Dobrze, no to pochwalmy się tą zbroją. Tak. No proszę, czy to nie jest piękne? Wymaga poziomu 17. W porównaniu do mojej aktualnej, no jednak te plus 6 do atrybutów też ma jakieś znaczenie. Cóż, będzie ciężko coś wybrać, ale przykładowo na odwiedziny krypty te plus 89% do obrażeń zadawanych nieumarłym, to może być naprawdę coś wartościowego, że choćby z tego powodu warto byłoby tą zbroję trzymać. Dobra, ale teraz coś jeszcze pokażę, zobaczcie. Ten amulet ma plus 1 do atrybutów, a mój ma plus 1 do umiejętności. I dlatego wtedy, kiedy... O właśnie, a jeszcze zbroję zobaczmy. No, moja ma plus 6 do atrybutów i dlatego miałem to dodane nie tutaj, bo to są umiejętności, tylko miałem dodane tu do atrybutów, znaczy ten taki bonus. Tylko ciekawe, dlaczego ten bonus nie przekładał się na ograniczenia w noszeniu, używaniu broni, nie? To tego nie, akurat nie rozumiem. Dobra. Powracamy, trzeba questy poddawać. Gdyż tu udało mi się zakończyć. Tak. Aha, i powiem jeszcze tak, że zainstalowałem tą poprawkę 1.0.3. No i niestety, ale skończyło się na reinstalacji gry. No niestety, szkoda. Dobrze, teraz tak, najpierw pójdziemy do tego... Zgładziłeś barona, prawda? Spójrz, moja żona i dziecko znowu mają się dobrze. Dziękuję! Bardzo ci dziękuję! Nie ma za co. No to jeden szczęśliwy człowiek. A mogłoby być dwóch, nieprawdaż, Haniu? Jak tam mój kochany? Czuje się lepiej? Ja nie wiem, czy na podłogowie się umiera, ale chyba czuję się lepiej. Musisz okazać jeszcze trochę cierpliwości. Tak, jeszcze zobaczmy tutaj. Co słychać? Nic, ja tylko przejazd. Lisz zniszczony. Lisz zniszczony. Naprawdę? O, to cudownie!
Ocaliłeś naszą wioskę. Jesteśmy ci wdzięczni. Do grobowej deski. Nie ma za co. A przy okazji, podobno wypytywał o ciebie jakiś staruszek. Jest chyba przy wschodniej granicy wioski. Dobrze, zaraz pójdę go poszukać. Dziwni ludzie wierzą na słowo, że zabiłem takiego groźnego stwora. Tu mojego kumpla. Witaj! W czym... Chciałbym przechować kilka przedmiotów w twoim wozie. Zostawię u niego tą zbroję. Na jakiś czas może sobie poleżeć. I może to też zostawię. I to... Później zastanowię się, co z tym zrobić. Dobra, a teraz idziemy do handlarza obejrzeć, co też takiego żeśmy znaleźli tam. Mogę coś dla ciebie zrobić? Pokaż swoje towary. U nieumarłego króla. Lipa. Trochę lepiej, ale... Nie chcę. I to też sobie daruję. Tak. A jeszcze to. Tak. No to idziemy do tej wschodniej granicy. Czy to tu? Właśnie, a co mi napisali? Członek starszyzny opowiedział mi, że szuka mnie jakiś staruszek. Może to Ramus? Powinienem poszukać go na wschodniej granicy wioski. A, to jest chyba wschodnia granica, za daleko przyszedłem. Ale dobrze, że spojrzałem na mapę. Dobrze idę. Aha, koło Bodwina trzeba było w prawo. To jest baras. O! O! Widzę, że odnalazłeś pierwszą część Ręki Bogów. A więc nie myliłem się co do ciebie. I co teraz? Nie wiem dokładnie, gdzie znajdują się pozostałe dwie części. Ale wiem, że otrzymały je ludy elfów i krasnoludów. Właściwie to planowałem wysłać cię do elfów. Rozmawiałem już ze strażnikami, ale ich kapitan udał się w podróż, zostawiając rozkaz, żeby nikogo nie wpuszczać do jaskiń. I co teraz zrobimy? No cóż, skoro nie możesz udać się na ziemię elfów, idź do krasnoludów. Po wyjściu z wioski skieruj się na wschód. Król krasnoludów powinien mieć część Ręki Bogów. Była przekazywana od pokoleń wszystkim krasnoludzkim władcom. Obawiam się jednak, że może ci jej nie oddać tak po prostu. To co mam zrobić, żeby mi go oddał? Niestety, będziesz musiał coś wymyśleć. Wróć do Turintu, kiedy zdobędziesz drugą część. Ja w tym czasie postaram się dowiedzieć, co się stało z częścią przechowywaną przez elfy. Powodzenia. Dziękuję. Tak, i jak zwykle, wszystko w naszych rękach. Ale o tym, co spotka mnie... Tam tutaj stoi. Strażnicy. Tak, ale o tym, co powiedzą mi ci strażnicy, dowiemy się z kolejnego odcinka. Trzymajcie się.